Panie burmistrzu, od niemalże 2 lat obowiązuje ustawa antysmogowa. Różnie bywa z egzekwowaniem jej zapisów, ale ekolodzy, ludzie dbający o czyste powietrze na Dolnym Śląsku mówią otwarcie: nie karać, edukować i pomagać ludziom, nie tylko w zrozumieniu sytuacji związanej z tym, że musimy dbać o to nasze wspólne dobro, ale także tworzone są różnego rodzaju zachęty finansowe do tego, żeby zmieniać te trujące, niedobre źródła ogrzewania. Tak się dzieje na przykład w Sztawnie. Tak, to co pani powiedziała przed chwileczką, ten wstęp jest bardzo zasadny i rzeczywiście z odpowiedzialnymi ludźmi często poprzez edukację, poprzez informowanie dąży się do celu i osiąga się ten cel. Natomiast w niektórych wypadkach jest to bardzo trudne. Nie w nie wnikać, wiemy, że są czasem uwarunkowania, ludzie nie zawsze są sytuowani albo nieświadomi niektórych rzeczy i łatwiej jest wrzucić jakiś odpad do pieca, bo on się spali, szybko się spali. Natomiast czasami z tej nieświadomości albo małej wiedzy, albo czasami też złośliwie niektórzy to robią, bo mówi, co ja jeden mogę zepsuć powietrze, nie wiem, w mieście, kraju, na świecie. To nie będzie nawet odczuwalne, a natomiast jest to wielkie zagrożenie i rzeczywiście podzielam zdanie. Przede wszystkim edukować, przede wszystkim mówić, informować o możliwościach zmiany sytuacji. Coraz więcej zwracamy uwagę na czystość powietrza. Wszyscy, nie tylko my w uzdrowisku, każdy chce żyć w czystym środowisku, chce i docenia, że ekologia jest bardzo ważna. Nie tylko sami ekolodzy. Mieszkańcy na to zwracają uwagę, my zwracamy. Powiem tak, radni Rady Miejskiej tej kadencji też często wypowiadają się w różnych, szczególnie na forach społecznościowych, że trzeba dbać o uzdrowisko, trzeba dbać o czystość powietrza. Trochę ze zdziwieniem patrzę na to, jakby nie było czasu przeszłego, a przecież od lat każdy i to za poprzednich zarządów miasta i za poprzedniego burmistrza różne działania były podejmowane i również my podejmowaliśmy o to, żeby i nie tylko tu w mieście, bo czystość powietrza nie jest tylko zależna od naszego miasta. Jesteśmy zależni również od tego, co się dzieje wokół, a więc to, co się dzieje w Wałbrzychu. Ale wszyscy z troską patrzą na środowisko i dążą do tego, żeby to środowisko było jak najczystsze. Przypominam, że ludzie samoistnie, samodzielnie przechodzili na ekologiczne systemy ogrzewania, więc czy to gaz, czy to olej opałowy, czy też instalacja elektryczna, energia elektryczna do opalania, ale korzystając również z różnych środków finansowych. Takie środki finansowe były w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, czy w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska były różnego rodzaju programy. Te programy są, różne są, różnie są oceniane, ale i różne, ale one są. Są i one są dobre. Wiele osób, ci, którzy wejdą w te programy, oceniają. Ja przypominam, że my przez 3 lata realizowaliśmy program Kawka, w ramach którego wymieniliśmy na teren, mieszkańcy wymienili, bo to nie miasto, ale mieszkańcy wraz z Narodowym Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i budżetem gminy, czyli z gminą, wymieniliśmy około 10% kotłów na paliwo stałe, na paliwo ekologiczne, na te nowoczesne kotły. My wprowadziliśmy uchwałę w 2015 roku, że dopłatę do likwidacji kotłów na paliwo stałe z budżetu dofinansowanie. Kawka była atrakcyjniejsza. Dziś, kilka tygodni temu, Rada Miejska, radni wyrazili zgodę, żeby zwiększyć kwotę dofinansowania do 5000 zł, co może stanowić do 50% kosztów wymiany kotła na paliwo stałe na paliwo ekologiczne, czy to gazowe, czy innego typu. Warunkiem jest likwidacja tego starego kopciucha, tak? A więc my czynimy starania w tym kierunku, żeby zadbać o to środowisko. Tak też się dzieje. Możliwe, że jeszcze bardziej się trzeba przykładać. Zwracam uwagę, że wraz z innymi gminami tu regionu wałbrzyskiego
złożyliśmy wniosek, czekamy na rozstrzygnięcie o dofinansowanie w ramach środków unijnych na wymianę kotłów. Tam mamy deklarację ponad 100 gospodarstw domowych, które chcą wymienić i unowocześnić swoje kotłownie. Także działamy, myślę, w dobrym kierunku. Natomiast no, każdy, i tu nie dziwię się, kiedy zapoznają się z informacjami o czystości powietrza mieszkańcy, czy to kuracjusze, czy goście, turyści, to czasami mówią, dlaczego jeszcze więcej się nie robi. No i to jest ta troska naturalna. Natomiast, żeby ułatwić przekaz informacji o czystości środowiska, zamontowaliśmy na terenie miasta 6 sensorów, a więc każdy na bieżąco może patrzeć, jak jest czyste powietrze. I zdarzają się, to są wyjątkowe dni, bo to są uwarunkowania zewnętrzne, mówię tu o okolicznych miejscowości, czasami tych osób, które jeszcze kopcą, jeszcze nie zrozumiały tego problemu do końca, albo nie ich stać finansowo. Ale ufam, że ten poziom wiedzy zmieni się i my w niedługim czasie będziemy mieli tu w ogóle cały czas zielone pola pokazane na czujnikach, że będzie bardzo czysto. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedno. To w latach 90. zakłady gazownicze wraz z miastem dokonały czegoś najważniejszego, że zgazyfikowano praktycznie w 100% miejscowość i to były podwaliny pod to, żeby dbać o czystość powietrza. A więc te lata 90., 2000 i obecne cały czas powodują to, że mamy czystsze powietrze i te działania są. I są bardzo intensywne, natomiast też trzeba mieć świadomość, że wiele osób jest starszych, niektórzy muszą się przygotować finansowo na zmianę tego kotła i to jest pewnego rodzaju problem. My musimy informować, edukować, tak jak pani powiedziała, i pomagać tym ludziom w tych działaniach, żeby to powietrze było jeszcze lepsze, jak jest.